jeszcze tylko GLHF. Kultura musi być i jedziemy. Z tej strony Luke, przed wami Love 300. Ostatnio, w ostatnim filmiku o tajfunie obiecałem, że następny będzie RDF, ale wiecie co? Do tej pory nie udało mi się nic z tym RDF-em sensownego nagrać. Powiedziałem, że kurczę, tak nie może być. Muszę utrzymać swoje zawrotne tempo jednego filmiku na kanale. No dobra, w przyszłości będzie częściej, nie? Ale muszę utrzymać tempo filmiku, więc pomyślałem, pojadę sobie czymś innym, zagram czymś innym. Jak widzicie, Love 300, pojeździmy sobie w pustyni standardowo, Port Strike. Tutaj gadam z chłopakami też na czacie, za dużo Swingfire'ów jest, nie widzicie ile ich wyrzuciło. Swingfire jest fajny, się nie potrafię nim grać, ale jest fajny, zniszczmy ten murek, zniszczmy. Dobra, Swingfire jest całkiem fajny, ale jako, kurczę, pojazd wsparcia, a nie tyle tych biednych rakietowców, ani jeden z nich nie ma żadnego nawet karabinku. Muszą całkowicie polegać na swoich rakietach, czyli w ruchu są kompletnie nieprzydatni. No mówię, czołg pojedzie, a niech on pojedzie do góry, on jest niby skautem, nie? Czołg, pojazd mocno moim zdaniem sytuacyjny. W rękach mistrza potrafi być naprawdę... Oho, rzucili smoka. Tylko pytanie, czy ta artyleria rzuciła smoka, czy który z tych nadjeżdżają? Chyba artylerię. Tam na pewno nikogo tam nie ma, nie? To bo wychylimy się tutaj. Ta-da! O, super. Jak... O-o, widzą mnie. Pierwszy... No właśnie, już jest spot, już jest arta, rakiety, wszystko się już uwzięło. O. Ładnie. Biedne jest życie Tedeka, który postanowi pojechać w takie dziwne miejsce. No tak, artyleria będzie sobie strzelała, a ze strzelaj, mam cię w nosie. Z innych, ciekawszych, ważniejszych może rzeczy, ja tu sobie się trochę pobujam do przodu, do tyłu, zobaczymy, może coś ustrzelę, może nie. Mam nadzieję, że będzie dobra bitwa, ale się nie zapowiada. Z ciekawszych rzeczy, nadchodzi 11 listopada. Co to jest za święto, chyba wszyscy wiedzą. Takie jedno z ważniejszych, jeśli bym nie powiedział najważniejsze w Polsce święto. I tak sobie pomyśleliśmy w redakcji, może jakiś mały konkursik dla was skleimy. To jest tylko na razie taki mały teaser, że coś takiego... dostał. Że może coś takiego będzie, spróbujemy coś zrobić, to tak na 90% urządzimy jakiś konkurs. Bo jakby to AWPL bez żadnego konkursu na 11 listopada, no to się po prostu nie godzi. Wracając do gry, tutaj bardzo fajnie, można się cofać, oni muszą wyjeżdżać, żeby nas trafić. To zresztą widzicie. Tak więc tak, myślimy o tym, żeby zorganizować jakiś konkurs. Szczegółów tam szukajcie na naszej stronie. Ewentualnie obserwujcie Facebooka. Albo Wykop, tak? Mamy swoje konto na Wykopie. Mamy nawet konto na Twitterze, chociaż ono akurat w chwili obecnej jest najmniej zaawansowane. Śledźcie temat, do wygrania mogą być różne ciekawe rzeczy. Mogą, jeśli uda nam się je załatwić, bo to wiecie, nic nie jest zapisane w kamieniu. Trzymajcie rękę na pulsie. Naprawdę, zresztą ci, którzy nas znają od dawna, wiedzą, że zawsze jak tylko możemy coś wam dać, coś wam załatwić, to staramy się to zrobić. Tak więc teraz też trwa usilna... O, chodź. Oj. No i takie niezdecydowanie. Trwa usilna batalia. No właśnie. Nie wiadomo, czy coś się uda nam załatwić. Bardzo na to liczymy. Ale tak, póki co nic nie mogę obiecać. Nic... Chodź tutaj. Nic nie mogę wam obiecać, ale mówię, trzymajcie rękę na pulsie, obserwujcie nasze profile, naszą stronę, w jakikolwiek sposób będzie wam wygodnie, żebyście nie przegapili takiej okazji. Dobra, wracając do gry, co tu się dzieje? No bo tak gadam, no nie mogę puścić lufy na niego i to jest minus tego Love 300. Ogólnie nie wiem, czy mówiłem wcześniej, lubię, spodobały mi się te deki. O kurczę, mógł trochę lepiej ten hajek wyjść. Lubię te deki w AW. Są zupełnie inne niż te deki w WoCie. To zresztą widać na pierwszy rzut oka.
A poza tym są... Kurczę, są fajne. Gdyby jeszcze miały więcej pancerza i więcej życia, nie no, wtedy to by było, nie wiem, jakieś MBT-ki na propsach. Mówię, lubię te deki, chociaż większość z nich to kołowe pojazdy, o, to w ciebie może zdejmę. No nie wierzę. To są pojazdy kołowe. Według mnie mechanika pojazdów kołowych wymaga jeszcze pewnych poprawek. Nie jest idealną, momentami naprawia się takie bączki, no... Tak jest, kręci się bączki w kółku, jest jakby zbyt czułe i zbyt pudełkowate. Ale to jest, mam nadzieję, do naprawy. Dobra, to już zaczynają kapować bazę, trzeba tam podjechać. Widzicie, całą bitwę spędziłem w jednym miejscu, ale jestem TD-kiem, mogę rachciach podjechać sobie. Oczywiście nie opuszczę lufy. Gościu dostał, nawet się niech myślał, że mi ucieknie. To jest ten plus. Szybki podjazd, strzał, wycofka. No, artyleria oczywiście się obudziła. Nie lubię artylerii, kiedy nie jestem artylerią. Tutaj znowu kolega zaspał. Przez murek trochę osłabiło pocisk. Ładujemy sobie HE-ki. Czemu ja ładuję sobie HE-ki? No dobra. Przyłączymy się na ten strzał na hity. Tylko tutaj tak, stoi. Zaraz mnie zdejmą. To on dostrzegł za HE-kiem i... A, jest. Artyleria. Stanąłem trochę w głupim miejscu. O, karuzela na wieży. Stanąłem trochę w głupim miejscu. Mianowicie, a propos de facto. Mianowicie odsłoniłem się w ogóle na strzał artylerii, ale nie mogłem podjechać nigdzie inaczej, bo bym z kolei mnie ten czołg zdjął. Teraz zobaczymy, jak sobie nasi koledzy radzą. Jest 6-6. Nie zrobiłem oszałamiającego wyniku, co widać, ale w miarę mogłem być z niego zadowolony. Nie zobaczymy teraz, po prostu takie zwykłe obserwowanie. Nie wiem, może to wytnę, to zależy, ile to jest do końca bitwy. No to nieciekawie, kurczę, zostały dwa Swingfire'y. To w walce kołowej one za dużo nie zdziałają. Korzystając z okazji, zachęcam was oczywiście do komentowania wszystkich filmików, wybaczcie mi, ale jestem bardzo mocno początkującym, bardzo amatorskim youtuberem. Jestem raczej dziennikarzem, jakby to nie zabrzmiało poważnie. A z wykształcenia jestem inżynierem i pracuję też, powiedzmy, w zawodzie. Robię to, co chciałem robić, będąc na studiach, no ale mniejsza. Tak więc, bycie youtuberem to jest moja trzecia, nazwijmy to, natura. No, Swingfire sobie stoją i czekają. Nie mają innego wyjścia w sumie, ale kurczę, no... Gdyby one trochę poskautowały temu OF-owi, to może... Coś by to dało, nie? Tak będą stały i czekały, aż coś podjedzie. Na czym to ja skończyłem, bo... Aha, że nie jestem youtuberem. No, musicie mi wybaczyć wszystkie błędy, problemy techniczne, niedociągnięcia. Ale bardzo, bardzo chętnie wysłucham waszego zdania, co jest do poprawy poza moim mikrofonem, bo on jest do wymiany. Jak tylko mi się uda skołować nowy, lepszy, bardziej profesjonalny mikrofon, to ten wyrzucę. Ale komentujcie, piszcie mi. Naprawdę wasze zdanie jest dla mnie, nie powiem jak, bardzo ważne. Bo chociaż to słowo w sumie już było w telewizji używane i nie było cenzurowane, więc chyba mógłbym. Najwięcej słowa zajebiście. Ten film oglądać będą dorośli. Co tu się dzieje? No oni kapują, ale jest 5-4. I Swingfire bawi się w artylerię, ale no nie zakręcisz 90 stopni rakiety po 2 metrach. No, nie da się. O. Był dach, nie ma dachu. Ale ja dzisiaj skaczę z tematu na temat, nie mogę się skoncentrować. Tak to jest, jak się kręci coś na szybko. Między innymi właśnie chciałem się z wami podzielić tą informacją, że najprawdopodobniej na 90 parę procent, prawie na 100% zorganizujemy dla was konkurs. A poza tym tak myślę, że jak dobrze wiatr zawieje, to i w tym filmiku możecie się czegoś spodziewać latającego w tle. Zobaczymy. Nic nie obiecuję. Komentujcie moje filmy, mówcie mi: Luke, słuchaj, spieprzyłeś to, spierdzieliłeś tamto, tu pojechałeś jak ostatnia noga, nie potrafisz grać, w ogóle usuń grę i graj w kucykipony.
A propos kucyków pony, jak zbieramy 100 zł, to zagram. Nagram dla was odcinek kucyków pony. Spoko. Dla tych, którzy nie wiedzą, uruchomiliśmy jakiś tam mały dział wsparcia na naszej stronie. Możecie tam przesłać nam jakieś pieniążki albo wysłać SMS-a. Oczywiście to jest wszystko dobrowolne. Nigdy nasza strona nie będzie płatna. Ale jeżeli chcecie, abym zagrał w kucyki pony, no to róbcie zrzutę, tak? Poza tym, dlaczego robimy taką... żebrzemy, że tak powiem, tak brzydko się wyrażę, żebrzemy o wasze pieniądze? No cóż, serwer, hosting, domena i inne rzeczy to nie bierze się znikąd, nie mamy tego za darmo. TS-a na przykład udało nam się ostatnio zawiązać współpracę odnośnie TS-a z serwisem Gametris. Serdecznie polecamy, jakbyście chcieli, potrzebowali kiedyś TS-a, możecie do nich wpaść, a dzięki zapytać się nas, może pomożemy wam załatwić jakąś promocję. 4-2 kody zniżkowe, kto wie, myślę, że moglibyśmy w jakikolwiek wam sposób pomóc w założeniu profesjonalnego TS-a właśnie przy wsparciu naszego partnera Gametrisa, ale inne rzeczy, tak jak właśnie hosting i ogólnie strona kosztują pieniądze. My dokładamy do biznesu, jest nasza pasja, nikt nas nie zmusza do tego, abyśmy wydawali własne ciężko zarobione pieniądze na to, ale chcemy, aby to było coś naprawdę takiego. O, jedna, druga i co? I nic. Chcemy, żeby to było coś, co się wam spodoba, chcemy, aby nasza strona działała płynnie i chcemy ją rozwijać, aby wyglądała coraz lepiej. Dlatego zachęcam do płat, do pieniążków i wygląda, że będzie koniec bitwy. Rozgadałem się o pieniądzach, a dżentelmeni nie powinni rozmawiać o funduszach. Tak wygląda statystyka, statystyki po bitwie. Trzecie miejsce w drużynie, czwarte pod względem meru, trzecie pod względem doświadczenia. Całkiem przyjemny bitwa, choć widzicie, jak widzieliście, połowę przesiedziałem i gadałem o różnych głupotach. Ale zarobki całkiem zacne. Także... to by chyba było na tyle. Myślę, że mogę zakończyć już. Nie będę was już więcej męczył. Trzymajcie się i do usłyszenia.